Hej, hej, witajcie ponownie w kosmosie. Dzisiaj nie będziemy latać, będziemy za to dużo jeździć. Przejażdżkę oferuje nam frakcja Blacktron, a jej sponsorem jest mój wierny widz Michał Koter, do którego przepasnego pudła ze starociami znowu sięgnąłem i wydobyłem to pięknie zachowane cacko z 1987 roku. Przed wami zestaw z serii LEGO Space 6941 Batrax. Nie jest to byle jaki mini księżycowy łazik, a bardziej pełnoprawny, duży, futurystyczny samochód, zapewne służący Blacktronowcom do uciekania przed kosmiczną policją po ograbieniu jakiejś stacji badawczej. Tam, gdzie nie da rady przesiąść się w coś latającego, trzeba uciekać drogą lądową, a do tego przyda się szybki pojazd na dużych terenowych kołach. Batrax jest dość wyjątkową maszyną. W świecie LEGO Space spore jednostki naziemne stanowiły z reguły pojazdy kroczące oraz jeździdła z większą ilością kół. Na ich tyle taki bardziej klasyczny, czterokołowy samochód jest wręcz nietypowy. Powiedziałbym, że jest to jeden z lepiej zapamiętanych zestawów pierwszej odsłony Blacktron, a przynajmniej jeden z tych najczęściej wspominanych, może właśnie z uwagi na tę nietypową jak na Space formułę. Zestawik składałem sobie z instrukcji, zatem wygodnie. Niby trzeba iść duchem czasu, ale jak tak patrzę na to tytułowe zdjęcie na tle uwielbianej przeze mnie laserowej siatki i porównam to z obecnymi instrukcjami, z tym małym zdjęciem modelu na jednolicie białym tle, to jakoś tak mi się smutno robi. No ale dobra, to nie jest film o rancie na nowe instrukcje, tylko o radosnym powrocie do przeszłości. Z tyłu książeczka raczej prezentacją modułowych funkcji Batraxa, tył może służyć jako osobne mini latadełko albo nieco większy kosmolot po połączeniu z kabiną. Został też zaprezentowany model alternatywny w postaci chodzika, trochę podobnego do Alienatora z tej samej serii. Wygląda w sumie ciekawie, trochę jak taki kosmiczny pojazd, który wysunął nóżki do lądowania i człapania po powierzchni planety. Batrax zalicza test Brum Brum na piątkę z plusem, przyjemnie się go toczy po podłożu. Opony, na których porusza się ogólnie, są spore, choć na tle pojazdu wydają się mniejsze niż w rzeczywistości. Batrax nie jest malutki, to naprawdę kawał wozu, większy od niektórych współczesnych furgonetek z LEGO City. Mamy tu bardzo fajną przedłużoną kabinę, oczywiście w klasycznym dla pierwszych setów Blacktron przezroczysto-żółtym kolorze. Szybka składa się z dwóch segmentów, które można podnieść złączone albo nie. Zaś za sterami, konkretnie za żółtą konsolą, zasiada oczywiście pojedynczy Blacktronowiec. Jak przystało na groźnego kosmicznego bandytę, naturalnie przyjaźnie uśmiechnięty. Szkoda, że do zestawu nie dodano też drugiej figurki. Miejsce by się jeszcze na nią znalazło, moim zdaniem. Na przykład gdzieś z przodu po lekkiej rearanżacji. Front pojazdu zdobi skos z emblematem frakcji, nadruk, nie naklejka, ważne. Spoko wygląda też przedni spoiler, coś jakby wyciągnięte z Formuły 1. Szkoda tylko, że z boku zieje taka spora dziura. No jakieś dwa dodatkowe skosiki spokojnie mogłyby to zamaskować. Mamy tu fajne stare koła z większymi twardymi oponami, debiutującymi jeszcze w latach 70. Same kółeczka, te w środku, to z kolei element, który po latach łatwo się uszkadza. No sam z dzieciństwa pamiętam, że miałem kilka złamanych na pół. Trochę niefortunna tolerancja na naprężenia. Dobrze wiedzieć, że te tutaj są akurat w idealnym stanie. Fajnie się prezentują drobne detale. Pojazd ozdabiają klocki z prostymi nadrukami paseczków. No banalne wzornictwo, ale wciąż wygląda to interesująco. Jest tu lekkie przełamanie kolorystyczne w postaci czerwonych świateł, a może są to jakieś laserki czy inne działka, no zależy od interpretacji własnej. Moim ulubionym detalem są za to dwie pary żółtych przewodów łączących przednią i tylną sekcję. Jestem wielkim fanem tego typu elementów, a tutaj jeszcze prezentują się one nie dość, że wybitnie fajnie, to dodają też tego mechanicznego posmaku. Co więcej, nie istnieją tylko dla ozdoby, ale jeszcze wspomagają mechanizm skrętu. Batrax jest bowiem tak jakby samochodem przegubowym. Jego dwie połowy łączy przyblokowana technikowa ośka. Tutaj przyczepiłbym się jedynie do tego, że gdy chwyta się model, to przód troszeczkę opada pod swoim ciężarem, więc dobrze jest go przytrzymać, żeby nie wchodziło tutaj stresowanie klocków. No niechże będą zrelaksowane. Rurki na górze sprężynują lekko, gdy skręcamy autkiem, stanowiąc blokadkę, dzięki której Batrax trochę tak jakby sam prostuje się po dokonaniu skrętu. Bardzo fajny, prosty patent, ale jak zwykle w prostocie tkwi często geniusz. Po bokach znajdują się jeszcze skrytki na wyposażenie kierowcy, otwierane jak okienka. Ciężko jest tutaj to dostrzec, bo mamy tutaj, no cóż, czarne klocki na tle czarnych klocków, ale Blacktronowiec ma do dyspozycji klasyczne młotek oraz klucz, a w drugim schowku laserowy pistolet, bądź latarkę, jak to woli, oraz policyjnego lizaka. No ten tutaj robi pewnie za jakiś radar, ale osobiście nie mogę się powstrzymać przed wizją kryminalisty bawiącego się w drogówkę. Z tyłu mamy jeszcze atrapę 8-cylindrowego silnika, a przynajmniej z tym właśnie kojarzą mi się te dwa rzędy walców, no i uwagę zwraca jeszcze ta cała nadbudówka na górze z wysoko umieszczonymi czerwonymi dingsami, być może emiterami jakichś złowrogich promieni albo radarami, no znowuż pole do popisu dla wyobraźni. Ustrojstwo ma jeszcze z tyłu coś jakby cztery działka oraz ruchome skrzydła. Wygląda to trochę jak transportowany moduł latający. I tym właśnie jest w istocie. Jak wspomniałem na początku, Batrax, jak i duża część setu
aparatów z tamtego okresu odznacza się konstrukcją modułową. Można łatwo odczepić zarówno kabinę, jak i tylną część i poskładać je inaczej. W naszej wyobraźni dwa mniejsze komponenty mogą służyć za osobne małe latadełka, no gdyby jeszcze osadzić ze sterami któregoś drugą figurkę. Natomiast jest to jeszcze tak zbudowane, że i te dwie rzeczy da się spiąć razem, złożyć albo rozłożyć skrzydełka, no i tak oto powstaje dodatkowa jednostka do floty kosmicznej Blacktronu. Jakiś taki lekki myśliwiec. Efektowny, bawialny, ciekawy wizualnie, taki właśnie jest Batrax. Kolejny zestaw, który godnie się zestarzał i pomimo kilku mankamentów konstrukcyjnych, które można sobie oczywiście poprawić na własną rękę, daje sporo uciechy. Blacktron wiecznie żywy i wiecznie groźny. Kolejna żelazna pozycja do odhaczenia dla fanów oldschoolowego Space, zwłaszcza gości w czarnych kombinezonach. Polecam go obadać, choć na rynku wtórnym jest to zestaw dość drogi i niezbyt wdzięczny do kompletowania na części z uwagi na rzadkie i drogie elementy z nadrukami. Niemniej super jest oglądać świetnie zachowanego klasyka. Okej, na dzisiaj koniec kosmicznej przejażdżki. Dzięki za uwagę, tradycyjnie zachęcam do zostawienia po sobie komentka, obczajenia mojego Instagrama oraz Discorda i trzymajcie się tam. Hej!